Witam bardzo serdecznie. Podczas krótkiej konferencji online zaprosimy Was na imprezę do Gdańska. Czerwiec roku 2021 będzie miesiącem, w którym w Gdańsku pojawią się triatloniści, no miejmy nadzieję, z całego świata, bo to wydarzenie rangi międzynarodowej, o którym opowiedzą dyrektor Gdańskiego Ośrodka Sportu Leszek Paszkowski oraz dyrektor imprezy Adam Greczyło. Panie dyrektorze, zwracam się do Leszka Paszkowskiego. Gdański triatlon dotychczas na różnych dystansach rozgrywany, od 1/8 począwszy przez 1/4, wreszcie słynna olimpijka, miał świetną markę. Chcemy to kontynuować, ale teraz pod nowym szyldem. Tak, rzeczywiście triatlon Gdańsk to uznana marka zarówno na wybrzeżu, jak i w kraju. Rok 2021 to wyzwanie, które podejmujemy, i triatlon gdański otrzyma nowy brand i też nowy dystans. Jest to impreza, która jest dla nas bardzo ważna i chcemy, aby on był imprezą klasy premium w naszym mieście. Impreza międzynarodowa pod szyldem, no właśnie. Dyrektor tego wydarzenia, Adam Greczyło, zaprosiliśmy do współpracy światową potęgę. Tak, zaprosiliśmy do współpracy markę Challenge Family, pod którą odbędą się zawody w Gdańsku w dniach 19 i 20 czerwca 2021 roku. Wówczas zapraszamy wszystkich do udziału. Dwa dystanse, tak jak wspomnieliśmy, dystans średni, czyli 1900 metrów pływania, 90 km roweru i półmaraton, oraz dystans sprinterski, 750 metrów pływania, 20 km roweru i 5 km biegu. Gdańsk Triathlon pod szyldem Challenge Family. Wszystko tak naprawdę dzieje się teraz w czasach pandemii. Te wszystkie prace związane z podpisaniem umowy, z dogadaniem szczegółów wydarzenia, teraz jest w czasach, kiedy walczymy z COVID-em. Z nadzieją, że w czerwcu przyszłego roku będziemy mogli spotkać się oczywiście i wystartować w Gdańsku już w liczbie no, paruset, może paru tysięcy triatlonistów. Panie dyrektorze, ważny przekaz. Co w sytuacji, gdy pandemia nie zostanie opanowana, a triatloniści zdecydują się na udział w tym wydarzeniu, będą chcieli przyjechać do Gdańska, nie będą mogli i będziemy musieli zawody albo przynajmniej w innym wymiarze przeprowadzić, albo nawet odwołać? Jeżeli chodzi o nasze dewizę, którą nas jakby prowadzi, to nie tylko ta, która widnieje na herbie miasta Gdańska, Nec Temine, Nec Temere, ale także dewiza, która mówi o tym, że jesteśmy otwarci dla naszych uczestników, naszych zawodników. Scenariusze, które przygotowaliśmy, są dosyć jasno sformułowane i ten komunikat również będzie przedstawiony dla uczestników Challenge Family. No właśnie, ten przekaz jest bardzo istotny, bo wszystko musi być bardzo sprecyzowane i skonkretyzowane. Co z wpłatami, co z wpisowym, panie dyrektorze, Adam Greczyło? Tak, ja mogę tylko potwierdzić słowa, które powiedział pan dyrektor Paszkowski. Jedną z wartości cyklu Challenge, jedną z głównych wartości cyklu Challenge jest wartość All About the Athlete, czyli wielka dbałość o zawodnika i dbałość o detale z tym związane. Jeżeli zawody nie będą mogły zostać przeprowadzone, mamy kilka scenariuszy na organizację zawodów w innej formule, ale w zawodach Challenge Gdańsk to zawodnik zdecyduje, co stanie się z jego opłatą. Oczywiście jedną z opcji będzie również zwrot opłaty startowej. Ta opłata startowa zostanie pomniejszona o międzynarodową prowizję bankową, którą musimy zapłacić. Natomiast zawodnik przed rejestracją na zawody będzie dokładnie wiedział, jakie są możliwe scenariusze związane z organizacją Challenge Gdańsk 2021. Zybisz Lufcik, który jest szefem Challenge Family, bardzo cieszy się z tego, że będzie mógł zaprosić triatlonistów z całego świata właśnie do Gdańska. Dzień dobry i witam w Challenge Family. Zapraszam bardzo serdecznie w przyszłym czerwcu do Challenge Gdańsk. To historyczne miasto czeka na Was, czeka na Challenge Family. Ja się bardzo, bardzo cieszę, że wracamy do Polski.
Po kilku latach, których nie było challenge'a w Polsce, jesteśmy w roku 2021 w Polsce i te zawody challenge'a Gdańsk będą także kwalifikacją na Mistrzostwa Świata challenge'a do Samorin 2022 i macie też możliwość wygrać jednych z kilku slotów do Challenge Road, nasz monumentalny zawody, monumentalne zawody w Niemczech. Cieszę się bardzo na Was i spotkamy się w Gdańsku. Do zobaczenia. Dziękujemy Zybi, do zobaczenia w Gdańsku. Czekamy na Ciebie, czekamy na triatlonistów, którzy mam nadzieję przyjmą zaproszenie do Grodu nad Motławą, aby tutaj pływać w naszym polskim morzu, aby jeździć po drogach, ulicach Gdańska i ścigać się też jeszcze biegając w Parku Regana, chociażby w tych pięknych okolicach po alejkach nadmorskich. No to będzie duże wydarzenie. Panie dyrektorze, Leszek Paszkowski, to będzie wydarzenie, które będzie budować też i tak znakomitą markę Gdańska na całym świecie, ale szczególnie teraz wśród triatlonistów, wśród sportowców, ludzi aktywnych. Zależy nam na tym, aby budować takie poczucie, że miasto Gdańsk jest miastem, którym sport jest bardzo ważnym elementem życia, bo Gdańsk, przypomnę, to nie tylko zabytki, to nie tylko dziedzictwo Solidarności, ale to także piękne miejsca, które chcemy pokazać uczestnikom Triathlon Challenge Gdańsk. Dyrektor Challenge Triathlon Gdańsk 2021 Adam Greczyło zaprasza, bo to będzie wielkie międzynarodowe wydarzenie i przede wszystkim święto triathlonu. Tak, cel organizacji tej imprezy w mieście Gdańsk to z jednej strony popularyzacja i promocja miasta Gdańsk w Europie i na świecie, z drugiej strony popularyzacja aktywnego trybu życia wśród mieszkańców miasta Gdańsk. Dlatego dystans sprinterski w sobotę i na ten dystans zapraszamy wszystkich, którzy chcieliby rozpocząć swoją przygodę z triatlonem. Dla tych, którzy są już trochę bardziej zaawansowani, dystans średni w niedzielę i im jest dedykowane to niedzielne święto triatlonu. Natomiast głównym celem jest to, aby stworzyć imprezę przyjazną zarówno dla mieszkańców, jak i dla uczestników z dużą dbałością o szczegóły. I z pewnością tak będzie. Czekamy na triatlonistów z całej Polski, z całego świata w Gdańsku od 19 do 20 czerwca 2021 Challenge Triathlon Gdańsk. Wydarzenie bardzo ważne. Wydarzenie, o którym przeczytacie, na temat którego informacji szukać możecie na stronach internetowych, dedykowanych oczywiście triatlonowi. Panie Adamie, gdzie szukamy tych bardzo istotnych informacji? No i przede wszystkim, od kiedy będzie można na imprezę się zapisać? Główne informacje oczywiście na stronach Gdańskiego Ośrodka Sportu, jak również na Facebooku Gdańskiego Ośrodka Sportu za chwilę również się pojawią. Na grafice znajdziecie Państwo informacje dotyczące oficjalnej strony internetowej Challenge Gdańsk, jak również informacje dotyczące oficjalnych profili na Facebooku i na Instagramie. Te informacje również znajdą się na profilach strony Energy Events. Zapisy planujemy rozpocząć w Mikołajki 6 grudnia z bardzo atrakcyjnymi, naszym zdaniem, cenami jak na imprezę międzynarodową w dużym mieście, w mieście Gdańsk. I te ceny dla zawodników polskich moim zdaniem są bardzo konkurencyjne. Dlatego zapraszamy do Gdańska. Od 6 grudnia startujemy z zapisami na Challenge Gdańsk 2021. Zapraszali Adam Greczyło, Leszek Paszkowski, również Zibi Szlufcik, który jest szefem Challenge Family. Będzie z dużą przyjemnością witał wszystkich na mecie w czerwcu roku 2021 podczas Challenge Triathlon Gdańsk. Dziękujemy. Do zobaczenia. Do usłyszenia. Do zobaczenia w Gdańsku.